Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Pandemia bardzo mocno ograniczyła nam możliwość podróżowania i spowodowała gigantyczny spadek liczby podróżujących na całym świecie. Panujące w danym kraju obostrzenia i restrykcje, obowiązek przeprowadzenia testów z własnej kieszeni lub z funduszu państwa, zamknięte hotele czy konieczność odbycia kwarantanny. To tylko część informacji, które są dla nas obecnie niezbędne podczas podróżowania. Nic więc dziwnego, że wielu z nas musiało odłożyć swoje dotychczasowe plany na bok. Dotyczy to zwłaszcza osób, które niestety nie mogą sobie pozwolić na dodatkowe koszty podczas podróży. Z tego też powodu aspekt finansowy stał się bardzo istotny, a wręcz kluczowy dla osób, które już planują swoje podróże i pragną wyjechać za granicę wraz z zakończeniem pandemii. Dzisiaj w Przystanku Kraków porozmawiamy o tym, jak zorganizować tanią podróż i jakie są sposoby, by odkrywać nowe miejsca, ale nie stracić przy tym całych swoich oszczędności. Dowiemy się również, czy podróżowanie po kosztach za pośrednictwem biura podróży jest w ogóle możliwe. Nasz pierwszy gość, Hubert Świerczewski, obecnie jest na trzecim roku automatyki i robotyki na Politechnice Łódzkiej. Dodatkowo pracuje w firmie zarządzającej najmem i organizującej szkolenia z inwestowania w nieruchomości. W wolnym czasie Hubert prowadzi swój kanał na YouTube Pan Kracy, a w weekendy wciela się w rolę nauczyciela języka angielskiego dla dzieci. W tym natłoku obowiązków znajduje również czas na podróżowanie. By odkrywać nowe miejsca i nie stracić przy tym wielu oszczędności, Hubert stawia na podróżowanie autostopem. Na swoim koncie ma wiele ciekawych wycieczek, chociażby 3-tygodniową podróż po krajach bałkańskich. Jesteście ciekawi, jaki był koszt tej podróży? Posłuchajcie sami. Skąd w ogóle ten pomysł na podróżowanie autostopem? Ja zaraz jak osiągnąłem pełnoletność, zastanawiałem się, co tak naprawdę zrobić ze swoim życiem, tak żeby to było w jakiś sposób dobre dla mnie i żeby odnaleźć po prostu to, co powinienem robić. I pomyślałem, że taka podróż autostopem, szczególnie samemu, może mi po prostu pomóc odkryć pewne rzeczy i przez to, że odkryję pewne rzeczy w sobie i przez to, że odkryję pewne rzeczy na świecie i po prostu na zewnątrz. I poszerzę swoją perspektywę, więc do tego był mi potrzebny autostop. Może górnolotnie to brzmi, ale tak było. A ile miałeś lat, gdy rozpocząłeś swoją pierwszą podróż autostopem? No ja czekałem właśnie, aż skończę 18 lat. Ja jestem z października, więc musiałem poczekać do następnych wakacji, ponieważ no, nie chciałem tego robić w ciągu roku szkolnego z oczywistych względów. A że chodziłem do techniki, to tak to wyglądało. Więc po prostu poczekałem do najbliższych wakacji po 18 urodzinach i wtedy wyruszyłem w pierwszą podróż. I dokąd była ta wyprawa? W planie miałem zwiedzenie Bałkanów całych, ale musiałem wcześniej wracać, więc wszystkich krajów tam się nie udało zahaczyć, ale to była Chorwacja, Czarnogóra, Albania, Grecja, Macedonia. I jak długo trwała ta podróż? Ile zajęło ci to czasu? 3 tygodnie. Mówisz, że podróżowałeś sam. I to jest tak, że zawsze podróżujesz sam, jeżeli chodzi o podróżowanie autostopem, czy towarzyszą ci też jakieś inne osoby? Nie, tak zacząłem z tego względu, że nie chciałem też brać na siebie innych osób, które nigdy nie podróżowały autostopem, ponieważ nie wiedziałem, czy ta wyprawa wypali, czy też nie do końca, czy po prostu nie pojawią się jakieś problemy, czy trudności, czy nie będzie niefajnie, tak mówiąc po ludzku. Nie chciałem brać odpowiedzialności i zabierać ze sobą jakiegoś swojego znajomego, który nie miał z tym nigdy doświadczenia, dlatego że nie chciałem, żebym zepsuł mu wakacje, a szczególnie, że autostop może też być niebezpieczny, więc no, nie chciałem brać odpowiedzialności na siebie, więc wyruszyłem samemu, ale samemu byłem dosłownie przez tydzień, ponieważ poznałem po prostu na trasie nowych znajomych, nowych towarzyszy podróży i później jeździłem już zawsze z nimi. Z jakimi kosztami powinniśmy się liczyć właśnie jeżdżąc autostopem? Wiadomo, że odpadają nam te koszty transportu, ale co na przykład z jedzeniem i co z noclegiem? No tak, odpadają nam koszty transportu. Za nocleg ja akurat byłem w takim dość ekstremalnym autostopowym nurcie, czyli spałem głównie pod namiotem i gdzieś tam raz w tygodniu mi się zdarzało, wydaje mi się, wynająć jakiś tam najtańszy nocleg, a poza tym nie płaciłem za niego. Tutaj też trzeba się zorientować, bo w niektórych krajach nie jest to
legalne, żeby spać na dziko w namiocie, więc dobrze to sprawdzić sobie wcześniej, czy takie coś można robić, czy nie, no bo lepiej po prostu mieć taką wiedzę. Natomiast z jedzeniem, no tutaj już za dużo się nie ugra, że tak powiem, trzeba się z tymi kosztami liczyć. Czasem zdarza się, że kierowcy postawią nam śniadanie, obiad czy jakiś inny posiłek i to jest bardzo miłe, ale no nie jest to na tyle dużo, żebyśmy mówili tutaj o jakichś tam ogromnych oszczędnościach. Po prostu od czasu do czasu to się zdarza, ale też przestrzegam młodych adeptów autostopa przed takim roszczeniowym podejściem, że ktoś powinien nam coś kupić, bo tak nie jest. Bardzo jest miłe to, że oni już nas ze sobą zabierają tam, gdzie jadą i nie powinniśmy oczekiwać nic więcej. Ile najmniej tobie udało się zapłacić za swoją podróż autostopem? To właśnie ta pierwsza podróż, o której mówiłem. Zajęła mi ona 3 tygodnie i wydałem w tym czasie 550 zł za wszystko. Tylko no, trzeba pamiętać też o tym, że wcześniej musiałem kupić sprzęt, który kosztował, nie chcę teraz wymyślać, ale myślę, że około 1000 albo 1500, to już tak na pewno się zmieściłem. No, wydaje mi się, że około 1000. I no, to jest też koszt, którym się trzeba liczyć, tylko tyle to jest fajne, że on, jeżeli jeździmy gdzieś dalej, więcej będziemy gdzieś jeździć, to on nam się zwraca. Podróżowanie autostopem kojarzy się z oczekiwaniem. Ile ty najdłużej musiałeś czekać, żeby ktoś się zatrzymał? Na tej pierwszej wyprawie musiałem czekać najdłużej 3 godziny w takim naprawdę mocnym słońcu i wydawało mi się, że to jest bardzo długo i wydawało mi się, że już dłużej nigdy niemożliwe, żebym stał dłużej, gdziekolwiek. Okazało się, że to nie była prawda, bo kiedy byliśmy na mojej drugiej takiej naprawdę dużej wyprawie, też tam 3,5 tygodnia w Krym nam zeszło, kiedy staliśmy z moim kolegą na granicy ukraińsko-rosyjskiej, to okazało się, że w zasadzie staliśmy tam około 24 godzin, licząc oczywiście ten czas, który spaliśmy, bo w tym czasie też spędziliśmy tam noc. No nie mogliśmy się w ogóle stamtąd wydostać. Pamiętam, że najpierw staliśmy po stronie ukraińskiej, gdzieś z 15 kilometrów od granicy. Niestety nie udało nam się dostać do granicy za darmo. Ktoś nam po prostu zaoferował, że nas podwiezie tam za opłatą, która nie była wysoka. Zazwyczaj się nie zgadzaliśmy na takie rzeczy, ale tam już staliśmy naprawdę długo, więc się zgodziliśmy. Myśleliśmy, że być może po drugiej stronie, po rosyjskiej stronie już pójdzie gładko. Otóż też nie poszło, więc no, czasem tak się zdarza. Patrząc po twoich doświadczeniach, można powiedzieć właśnie, że to oczekiwanie to na pewno jest taki minus podróżowania autostopem. A są jeszcze jakieś inne negatywne strony tej formy podróżowania? Z tym oczekiwaniem, no ono na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest takim czystym minusem, ale z drugiej strony to też nas pewnych rzeczy uczy, takiej trochę cierpliwości i daje nam taki czas na przemyślenie i trochę spokoju tak naprawdę. Jest głównie minusem, nie będę ukrywał, że jakby cieszę się, czekając, aż ktoś na mnie zabrać, ale ma też jakąś pozytywną w sobie część. Inne minusy, no na pewno minusem jest to, że tak naprawdę nie wiemy, kiedy gdzieś dojedziemy, nie wiemy, gdzie będziemy spać, czy tam coś znajdziemy, czy się rozłożymy, czy nie. Minusem jest też to, że no pod pewnymi względami może to być przygoda dosyć niebezpieczna, bo nigdy nie wiemy, na kogo trafimy. Gdzieś tam jacyś psychopaci też czyhają na tym świecie i trzeba po prostu na nich uważać. Uważasz, że każdy może podróżować autostopem, czy może jednak właśnie nie jest to forma zwiedzania odpowiednia dla każdego? To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że warto by było, żeby każdy spróbował, bo nigdy nie wiadomo, czy nam się to spodoba, ale jeżeli nie czujemy jakiejś takiej dużej ekscytacji na myśl o autostopie i całym koncepcie, to myślę, że lepiej spróbować na bardzo krótki dystans, powiedzmy jednodniową wycieczkę sobie jakąś zrobić autostopem, a nie palić się od razu na wyjazdy zagraniczne, bo to może być troszkę za dużo i możemy być niezadowoleni z takiej sytuacji. Więc tak jak wspomniałem, dla tych osób, które nie czują ekscytacji, to próbowałbym raczej coś krótszego, a dla tych, które ekscytację czują, no to niech śmiało próbują. A miałbyś jakieś rady dla osób, które właśnie dopiero zaczynają swoją przygodę z autostopem i nie wiedzą za bardzo, od czego zacząć? Tak, mam 2 rady, które są trochę do siebie przeciwstawne, ponieważ po pierwsze chciałbym powiedzieć just do it, czyli po prostu no, nie warto nad tym się za dużo zastanawiać, po prostu trzeba wziąć plecak, spakować się i pojechać i zobaczyć, co się stanie, ale z drugiej strony to apeluję też do rozsądku i po prostu chciałbym, żeby takie osoby uważały na siebie, bo nie chciałbym, żeby ktoś zainspirowany tym, co mówię, wyruszył, a później by mu się coś przykrego stało. I ja bym go miał na sumieniu. Także musimy też zawsze pamiętać o względach bezpieczeństwa.
Kamila Osiecka jest absolwentką kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. To miłośniczka podróży i odkrywania nowych miejsc, która obecnie pracuje w Muzeum Bursztynu w Krakowie. Kamila miała również okazję pracować w biurze podróży, dzięki czemu w naszej rozmowie zdradzi nam, czy za pośrednictwem biura podróżowanie po kosztach również jest możliwe. Posłuchajcie sami. Czy za pośrednictwem biura podróży istnieje w ogóle jakakolwiek możliwość zorganizowania taniej wycieczki, takiej wycieczki po kosztach? Tak, jak najbardziej. No oczywiście to wszystko zależy od oczekiwań klienta i celu podróży, no ale taka podróż jest jak najbardziej do zrealizowania. Biuro, w którym ja pracowałam, zajmuje się organizacją wyjazdów narciarskich i głównie to do Włoch, do włoskich Alp. Jeśli klient zdecydował się na wyjazd odpowiednio wcześnie, to cena była naprawdę atrakcyjna. Często zawierała także transport, wyżywienie i karty narciarskie w cenie, a to dla klientów było bardzo ważne. Czy wycieczki właśnie w niskich cenach mają jakieś haczyki, jakieś słabe strony przez to, że jest to atrakcyjna oferta cenowo? Czasem mogą się zdarzyć takie haczyki. No, słabymi stronami może być na przykład lokalizacja miejsca, do którego się wybieramy. Na przykład obiekt noclegowy, w którym kupiliśmy ofertę, może nie być położony w centrum miejscowości, do której jedziemy. No i może być to dodatkowe utrudnienie, jeśli chodzi o zwiedzanie czy dostęp chociażby do bazy gastronomicznej. Oferta może dotyczyć także hotelu o niższym standardzie, no lub terminu, w którym pogoda zazwyczaj nie jest najlepsza. W cenie takiej oferty może nie być zawarte też wyżywienie czy transport i wtedy będziemy musieli zapewnić sobie to sami. Czy pamiętasz, jaką najtańszą albo jedną z najtańszych podróży udało Ci się zorganizować w biurze podróży? Szczerze mówiąc, nie pamiętam konkretnego wyjazdu, ale tak jak mówiłam już wcześniej, nasze biuro specjalizowało się właśnie w wyjazdach narciarskich i to były takie najbardziej opłacalne wyjazdy. Były to wyjazdy najczęściej właśnie z karnetem narciarskim w cenie i taki wyjazd można było już zakupić za około 1000 zł za tydzień, może 800. Więc no to była atrakcyjna cena, jeśli chodzi o właśnie takie wyjazdy narciarskie. Twoim zdaniem warto spróbować zorganizować taką tanią podróż przez biuro podróży, czy jednak właśnie lepiej organizować to na własną rękę? Ja uważam, że warto spróbować obu tych opcji. Oba sposoby podróżowania mają swoje plusy i minusy. Z jednej strony biuro podróży zapewnia nam taki komfort i poczucie, że jesteśmy zaopiekowani, a nasz czas jest w pełni zagospodarowany. W hotelach oferowane są atrakcje zarówno dla dzieci, dorosłych. Biura często współpracują także z takimi lokalnymi biurami podróży, które oferują wycieczki fakultatywne i właśnie biura pomagają w organizacji wycieczek dla swoich klientów w atrakcyjniejszej cenie niż gdybyśmy zakupowali takie wycieczki samodzielnie. No i nasza podróż jest zorganizowana punkt po punkcie. Dostajemy gotowy plan naszego pobytu. Z drugiej strony, organizując swój wyjazd samodzielnie, mamy takie poczucie większej swobody, możemy pozwolić sobie na spontaniczność, zrezygnować lub zmienić plany na rzecz innych, bez takiego poczucia, że stracimy wydane pieniądze, nie korzystając właśnie z zakupionych wcześniej usług w cenie wycieczki biurom podróży. No i dodatkowo możemy też poćwiczyć nasze takie zdolności organizacyjne. Mamy takie poczucie, że nasza podróż jest bardziej taka osobista, a nie jesteśmy częścią masowej oferty turystycznej. W jaki sposób ty podróżujesz? Zdarzało ci się podróżować poprzez biuro podróży, czy też organizujesz na własną rękę wycieczki? W większości moje wyjazdy planowałam z przyjaciółmi, bez pomocy biura podróży, no ale udało mi się wyjechać także właśnie z biurem i no, byłam bardzo zadowolona. Spędziłam 2 tygodnie w Grecji i było to za korzystną cenę. Było to około 1000 zł za 2 tygodnie pobytu, więc naprawdę była bardzo promocyjna cena. W tej cenie nie było wyżywienia, był sam pobyt w hotelu, ale no i tak była to korzystna cena z tego względu, że no 1000 zł, 2 tygodnie, apartamenty zaraz przy plaży. Byłam naprawdę zadowolona.